problem. Problem to jest tylko zadanie do rozwiązania. Żeby rozwiązać problem, to już Einstein powiedział, że trzeba zmienić myślenie. Czyli najważniejszą rzeczą przy rozwiązywaniu problemu jest zmiana myślenia. Ale potrzebny jest taki przełomowy moment do zmiany tego myślenia. Ten przełomowy moment polega na tym, że należy znaleźć kogoś, kto taki problem już kiedyś rozwiązał, na przykład, lub coś, na przykład książkę, w której to jest opisane, jakiś podręcznik, lub skorzystać ze swojej wyobraźni i wymyślić, jak ten problem można rozwiązać. Ale żeby do tego doszło, to potrzebny jest wpierw zapalnik. Potrzebny jest taki moment, w którym popatrzysz na problem i dotrze do ciebie, że ten problem jest w ogóle rozwiązywalny. Gdyż jak długo myślisz o problemie, a nie o rozwiązaniu, to będziesz miał problem i będziesz się zajmować problemem, a nie rozwiązaniem. Dlatego rozwiązywanie problemu zaczyna się od tego, że się buntuje i zaczyna patrzeć na problem jak na zagadkę do rozwiązania. Stwierdzam, że on ma rozwiązanie. I tak było między innymi z moją cukrzycą. Ona tak długo była bezkarna, jak długo ja wierzyłem w to, że ona jest nieuleczalna. Dopiero jak przyszło mi do głowy, że skoro przyszła, to przyszło mi do głowy, że ona sobie może pójść. Kochani, zacznijcie każdy problem od tego, żeby go obśmiać, że on nie jest wieczny. Niezależnie jaki to problem, zacznij go rozwiązywać od zaprotestowania. Ty nie jesteś taki wielki, jak mi się wydawało to.